Patrzcie tutaj. Pomiędzy. To jest niezmiernie ciekawy obszar. Pomiędzy czym? Pomiędzy sztukami, pomiędzy dziedzinami, pomiędzy sposobami ekspresji. To powoduje powstanie bardzo ciekawych połączeń, połączeń niekonwencjonalnych, nieoczywistych. No wszelka nieoczywistość na sztuce, w sztuce działa bardzo dobrze. Tak powstał utwór, który nosi tytuł Dwojakość wspomnienie i jest to audio stage, czyli utwór audiosceniczny. Co to jest za utwór? No właściwie nie wiadomo jaki. Trochę muzyki, trochę gry scenicznej, trochę tańca, trochę akcji dramatycznej, a wszystko właściwie w takim sosie niedookreśloności. No super pomysł dla twórcy. Innym polem działań pomiędzy jest multidram. Multidram, czyli nie monodram. I chociaż główną rolę kreuje tam znakomita Joanna Freszel, to tak naprawdę całość tworzy zespół. Zespół solistów, którzy znakomicie się wpisują w działania, które są i muzycznymi, i tak trochę parateatralnymi. Co ciekawe, w tym składzie znajduje się także fortepian autonomiczny. On jest rodzajem takiego dyrygenta, który odmierza kolejne fazy tego utworu, pojawia się w nim od czasu do czasu i pilnuje, żeby ten przebieg działał systematycznie według pewnego schematu. Thank you.
kino. Dla perkusisty solo to też pewien obszar pomiędzy. Nie jest to jakieś nowe moje odkrycie wykorzystywania innych niż oczywiste umiejętności wykonawcy danego utworu. I rzeczywiście w tym utworze perkusista poza oczywistym graniem na instrumentach perkusyjnych musi także zaśpiewać, musi także wydobyć z siebie okrzyki, a nawet działać trochę parateatralnie. I tak właśnie się stało w tym utworze. Nie bez powodu nosi nazwa Scena. To powinno wywołać u potencjalnego wykonawcy takiego utworu właśnie takie skłonności sceniczne, paraaktorskie, teatralne. It's getting late. Pomysły działania pomiędzy są możliwe do wykonania przez różnych wykonawców, nawet bardzo młodych. Takim realizacją takiego pomysłu był utwór Kwartango. No, dziwna nazwa, ale właśnie dlatego, że obejmuje działanie zaskakująco czterech wykonawców, stąd kwar. Grają w charakterze tanga, stąd tango, na jednym instrumencie, na marimbofonie. Czterech wykonawców w tym utworze pojawia się nie od razu, więc odbiorca słuchając tego utworu wydaje się, że jest w normalnej sytuacji, jest jeden instrument, przychodzi młody wykonawca i gra. Ale za chwilę zaproszony jest drugi wykonawca, potem trzeci, potem czwarty, a potem okazuje się, że oni dostają jakiegoś szału i biegają wokół tego instrumentu i grają różne dziwne rzeczy. I to im się podoba.